5 kwietnia 2022 roku wypada pierwsza rocznica śmierci wybitnego muzyka Krzysztofa Krawczyka. Tego dnia na cmentarzu w Grotnikach koło Łodzi zgromadzą się rodzina, przyjaciele i fani Gwiazdora, aby powspominać artystę. O godzinie 15 zostanie tam poprowadzona msza święta, która zostanie odprawiona na świeżym powietrzu. O szczegółach na łamach faktu opowiada ksiądz Piotr Turek, wieloletni przyjaciel państwa Krawczyków. Mszę poprowadzi biskup Antoni Długosz i już ma przygotowane piękne kazanie. Będę z nim koncelebrował tę uroczystą mszę, powiedział ksiądz Piotr Turek. Biskup Antoni Długosz także jest wieloletnim przyjacielem Krawczyków, zdradza ksiądz Turek. Duchowny opowiada również o tym, jak wdowa po Krawczyku radzi sobie z odejściem męża. Z rozmów z Ewą wynika, że ciągle jest jeszcze w traumie, bo była tak bardzo z Krzysztofem związana. Trapi ją samotność, inna perspektywa życia. Jest jej trudno, podkreśla duchowny. Jednak ksiądz Turek wskazuje, że w tych ciężkich chwilach można dostrzec pozytywy. Przekonuje, że może wreszcie uda się pogodzić Ewę Krawczyk z jej pasierbem, Krzysztofem Krawczykiem juniorem. Obecnie w łódzkim sądzie wciąż toczy się sprawa o spadek po piosenkarzu. Junior zakwestionował testament, ponieważ w jego ostatecznej wersji został całkowicie pominięty, a przed sądem próbuje udowodnić, że w jego poprzednich wersjach został uwzględniony. Gdyby otrzymał jedynie przysługujący mu zachówek, nie uzyskałby chociażby praw do tantiem po ojcu. Ksiądz Turek przekonuje jednak, że będzie dążył do pogodzenia rodziny. Na pewno będziemy podejmowali próby pogodzenia Ewy z juniorem. Cały czas przekonujemy, że niezgoda rujnuje, a zgoda buduje. Choć Ewa podkreśla, żeby osoby poboczne nie próbowały juniora przeciw niej nastawiać. Natomiast kwestia zachowku dla juniora jest zabezpieczona. Chodzi o to, żeby mu pomóc od serca, bo naprawdę jest chory. Zadeklarował ksiądz Turek.